Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kinia i już dosyć dawno, poprzedni odcinek to jest vlog, ale dla mnie dawno nie było daily vlogów. Wiecie, że ja ten rodzaj filmów bardzo lubię, a ten film, który dzisiaj będzie serio wyjątkowy. Słuchajcie, stało się coś, na co bardzo długo czekałam, pracowałam, starałam się. Trochę mi to zajęło, miałam z tym trochę zmagań, ale się udało. Słuchajcie, stawiam sobie bramkę. Tak, słuchajcie, w końcu zdałam prawko. Mam tutaj arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wyczyńska Kinga, czas trwania 9.40. 9.30 się zaczęło, bo to było na placu. Ale na miasto wyruszyłam 9.40, 10.16 skończyłam. Wynik pozytywny, oprawiłam sobie to w ramkę, bo serio to było dla mnie coś bardzo ważnego. Bardzo chciałam te prawko zdać, no i się udało. Za którym razem i w ogóle jak to się stało, ble, 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 chyba nagram o tym oddzielny dosyć filmik. Nie wiem właśnie, trochę mogę Wam w sumie w skrócie teraz opowiedzieć na tym filmie, ale myślę, że taki dogłębny i w ogóle taki typowo, jak się do tego przygotowywałam i w ogóle mogę Wam nagrać oddzielnie. Jedni zapytają się, dlaczego tak długo, Kinia, przecież ty to zaczynałaś już robić prawie pół roku temu. Trochę mi to zajęło, słuchajcie. Pierwszym razem zrobiłam cały kurs i w ogóle wybrałam nie taką szkołę jazdy, wybrałam szkołę jazdy, której serdecznie nie polecam i nie boję się powiedzieć tego, bo naprawdę dostałam opinię wielu innych po prostu od innych szkół jazdy, że jestem źle nauczona, po prostu nie jestem dobrze przygotowana do egzaminu i że tego egzaminu bym nie zdała. I tak na egzaminie jeszcze miałam jeden błąd i to był właśnie ten błąd, który mi został po tamtej szkole jazdy, po prostu źle mnie nauczono. Po czym jakby zrobiłam ten kurs cały w tamtej szkole jazdy, poszłam dwa razy na egzamin i chyba nie zdałam, to było raz albo dwa poszłam. Nie zdałam już na łuku, słuchajcie, na łuku już nie zdałam, w ogóle byłam łuk nauczona tak, że jakby dwie tyczki obrót, coś takiego, to już w ogóle, jak zapiszecie się na prawko na przyszłość, zapiszecie się na prawko i wasz egzaminator uczy, instruktor uczy was, że macie dwie tyczki i obrót, to od razu się wypiszcie stamtąd, bo nie ma bladego pojęcia o tym, jak po prostu zdawać to. Po tych próbach nieudanych stwierdziłam, że coś jest nie tak, że nie wiem chyba jak robić ten łuk. Zapisałam się do szkoły w Elblągu Elita, bardzo polecam panią Agnieszkę. Serio, no wiem, ja myślę, że dzięki niej zdałam, dzięki niej po prostu wykupiłam sobie tam, myślę, że razem z około 8-10 godzin, bo jakby tak kupowałam najpierw 4, potem szłam znowu na egzamin, nie udało się, znowu coś kupiłam i tak wiecie, sobie wykupywałam. Pani Agnieszka serio bardzo miła, bardzo fajna, wszystko mnie nauczono, w ogóle jak tam doznałam olśnienia, bo ja tam poszłam, ja w ogóle nie wiedziałam o niektórych rzeczach, w tamtej szkole w ogóle mi nie powiedziano o niektórych rzeczach, ja w ogóle nie wiedziałam jak się zachować na takiej drodze, tam no wiecie, no dokładnie Wam nagram w innym filmie, ale chodzi mi po prostu o to, żebyście mieli sam pogląd jak to wyglądało. Także potem się tam przepisałam, wzięłam parę lekcji, poszłam na egzamin, mnie zżerał stres. Za każdym razem zżerał mnie stres. Ja już parę dni przed, jak teraz byliśmy w Warszawie, jak nie widzieliście, w ogóle serdecznie Was zapraszam. Byliśmy w Warszawie, mieliśmy taki super hotel, super wyjazd, super romantiko, striko, wszystko fajnie. Ja już się stresowałam, że za parę dni, tam chyba za 3-4 dni mam ten egzamin. Już mnie stres wtedy zjadał. Czy brałam jakieś takie, bo słyszałam też, że niektóre osoby biorą takie jakieś, idą do apteki i się pytają, że tabletki na uspokojenie przed egzaminem, w ogóle nie, nic takiego nie brałam, chociaż miałam taki pomysł. Chciałam się już poddać, ale się nie poddałam, dałam radę. Także za każdym egzaminem zżerał mnie stres, noga na sprzęgle to mi tak po prostu latała, strasznie się stresowałam i myślę, że to jest najgorsze, ale jak ktoś wam powie nie stresujcie się, to nic nie da, no kurde, to nic nie da, jak ktoś wam mówi nie stresuj się, no to nic nie da. Wiadomo, mi też to nic nie dawało, jakoś musiałam sama pokonać tę barierę, chociaż myślę, że na egzaminie finalnym, który zdałam, i tak się mocno stresowałam, najmocniej chyba. Za którym razem zdałam, słuchajcie kochani, zdałam za piątym razem. Zdałam za piątym razem i teraz jedni mogą powiedzieć, ale będziesz hu kierowcą, będziesz złym kierowcą, tylko ci, co zdają za pierwszym razem, są najlepszymi. Wiecie, co wam powiem, że gówno prawda. Znam kierowców, którzy zdali za pierwszym razem i już mają zabrane prawka, za drugim razem i robią wypadki. Ja zdałam za piątym razem i uważam, że dobrze jeżdżę, wiadomo właśnie, że wiecie, jak kierowca dobry w ogóle, bo to trzeba się wyszkolić. Jak to mówią, po zdaniu egzaminu nauczysz się jeździć, ale myślę, że tyle czasu po prostu potrzebowałam na to, żeby się doszkolić, dokładnie wszystko wiedzieć i zdałam ten egzamin tak prawie bezbłędnie, wszystko było super. Dobrze się czuję za kierownicą, nie czuję się jakoś, wiecie, źle, bo to też o to chodzi, żeby czuć się właśnie dobrze za kierownicą. Także kochani, w skrócie Wam tyle mogę powiedzieć, jeżeli chcecie odcinek na ten temat, jak się nie stresować i w ogóle, bo dużo do mnie pisaliście na Instagramie, że właśnie macie niedługo prawko i jak się nie stresować, jak Kinia zdała, za którymi w ogóle. Także jeżeli chcecie taki odcinek taki
Dokładnie, żebym wam powiedziała, dajcie koniecznie znać w komentarzu. A teraz, kochani, zapraszam was na tego vloga. O, witam was już z fury. Słuchajcie, my podjechaliśmy pod Michała dom, nic ze mną nie jedzie, bo stoję. Podjechaliśmy pod Michała dom, boże, ja kieruję, jak to jest dziwne, naprawdę, to jest strasznie dziwne, że ja kieruję, już mogę, mam prawo jazdy. Podjechaliśmy, dobra, zaczęliśmy, podjechaliśmy. Jesteśmy pod Michała domem, poszedł po imbir, bo będziemy dzisiaj znowu robili ten napój Very Hibiscus ze Starbucksa, znowu będziemy go robili w domu. Poprzednio go robiliśmy, zrobiliśmy trochę inne proporcje, wyszedł trochę za słodki. Teraz postaramy się zrobić takie, jakie powinny być, jakie tam podawali w tym przepisie, bo my sobie trochę zwiększyliśmy. Zajedziemy po moich rodziców teraz na działkę i nagram wam, jak robimy tego Very Hibiscusa, nagram wam też przepis, z czego my to robimy i wam wszystko pokażę. Ja jestem w kucyku, jesteśmy u mnie w kuchni, w ogóle jest tak zimno, moja mama też chodzi w szlafroku, ale my się właśnie wzięliśmy za robienie tego napoju ze Starbucksa. Michał kroi imbir, ja teraz będę wlewała, jakby zaparzała te wszystkie herbatki i pokażę wam, jak to się robi. Gotuj z kinią, słuchajcie. Wlewamy 3 filiżanki, ja mam kubek, więc tak wleję 3/4 do garnka samej wody, słuchajcie, czystej. Jak ci idzie krojenie imbiru? Świetnie. Jej, słuchajcie, jest taka pogoda okropna, że... Przepraszam, jeszcze tu mi światło przyświetla. Jeszcze jest niedziela, nie lubię niedzieli. No niedziela to jest taki dziwny dzień. Druga i jeszcze jedno. No i mamy 3. Dalej dolewamy 3 filiżanki takiego napoju, soku z winogron, napój jak najbardziej może być, mamy taki z Hortexa, także dolewam to wszystko do tej wody. Kiedy już dolejecie, to wszystko stawiamy na kuchenkę i gotujemy, bo w tym będziemy jakby parzyć nasze herbatki, bo do tego potrzebna jest herbatka hibiskusowa i zielona. Jak woda nam się gotuje, trochę wygląda jak olej, to przygotujcie sobie właśnie herbatkę hibiskusową i zieloną i dosypujemy. I dosypujemy po 3 łyżeczki. Gdy dosypaliśmy herbatek, to słuchajcie, ściągamy do ognia na około 30 minut i dajemy się temu zaparzyć. W tym samym czasie, kiedy herbatka nam się parzy, bierzemy drugi garnek i tutaj wlewamy jakby też jedną filiżankę wody. Ja znowu leję tak 3/4 kubeczka. Ogółem w przepisie jest, żeby dać 3/4 filiżanki. Ja dam troszeczkę, miejmy się, że taką 1/4 i wsypujemy to tutaj. Dajemy na ogień znowu, żeby się zagotowało. Do tej zagotowanej wody z cukrem dodajemy naszego imbiru i też odkładamy to na 30 minut, czyli to i to razem 30 minut. Mamy godzinę 22, przyjechałam do domu. Wiadomo, że jak tam prawko dostałam i w ogóle mam możliwość jeżdżenia, to jeżdżę i się tym cieszę i w ogóle, no to po prostu cały czas tylko jeżdżę. Jeżeli mogę, to gdzieś tam wsiadam w furę i jeżdżę w furę taty, to możecie pisać tata stary, tata i w ogóle. Tak na TikToku mi piszecie, no za taty wszystko, no to jeżdżę furą taty, proszę bardzo, jeżdżę teraz furą taty. No, także jeżeli mogę, to gdzieś sobie wsiadam do tego samochodziku, gdzieś sobie pojadę, tutaj Michała odwiozę, tutaj to. No i wiecie, tak jak najwięcej jeżdżę, no jak świeży kierowca, jak dostanie prawko, to wiecie, od razu chcę jeździć, tylko jeździć, najlepiej to w ogóle nie wysiadać z samochodu. We vlogu z Warszawy powiedziałam wam, że pokażę wam moje mgiełki z Victoria's Secret, które kupiłam i opowiem wam o tej promocji. I jakoś tego w ogóle jeszcze nie zrobiłam, nawet ich nie rozpakowałam, tylko jedną się pryskałam i to jeszcze w Warszawie. Także stwierdziłam, że w sumie ten vlog jest taki o wszystkim i o niczym, o tym prawku, tak gadam, tutaj wam pokazałam, jak robię jakiś sok. No bo naprawdę, teraz myślę, że parę tych tygodni to będzie takich, że będę chciała tylko jak najwięcej jeździć, ale spokojnie, mam nadzieję, że nie zaniedbam YouTube'a, wszystko będę nagrywała, będę się wszystko starała, nie wiem, będą vlogi z samochodu najwyżej. Nie na żarty, oczywiście niedługo będzie wasz ulubiona, czyli toaletka i garderoba i w ogóle inne takie. I będzie AliExpress, słuchajcie, będzie AliExpress, na spokojnie, będzie AliExpress, muszę nagrać, nagram, jeszcze raz mówię, że nagram. Przechodzę do mgiełek, słuchajcie, była taka ogromna promocja, jedna mgiełka kosztowała 90 zł, a teraz mieliśmy 3 za 90 zł. Było masakrycznie dużo ludzi, było masakrycznie dużo tych mgiełek, ludzie to brali, po prostu tak brali. Ja wzięłam tylko 3, czyli jakby taki jeden zestaw, a potem to chyba w sobotę, albo w piątek tam byłam wieczorem, w sobotę chyba jeszcze była ta promocja, a potem przyszłam w poniedziałek i już niestety nie było tej promocji. Weszłam już w ogóle, nawet ani jednej mgiełki nie było, tak żeby kupić oddzielnie, chyba poza promocją to nie było tych mgiełek, takie były powykupowane. Wzięłam 3. Takie bardziej kolorystyczne, wziąłam sobie różową, fioletową i jeszcze taką pudrową. Już wam pokazuję, jakie to są. Pierwsza to jest Romantic, ona tak no pięknie pachnie, nie wiem, ja nie umiem opisywać zapachu. Jak opisywałam zapachy świeczek na moim Instagramie, to po prostu były istne, ludzie tak się śmieli, ale to nieważne. Pachnie ładnie, powiem wam tyle. No ja w ogóle te mgiełki z Victoria's Secret bardzo lubię. Jak widzieliście, mogliście zobaczyć, że mnie obserwujecie, to mam takie dwie mniejsze, te Bombshell, bo te Bombshell są zarąbiste, te mgiełki z Victoria's Secret. Mam też perfum Bombshell, w ogóle to naprawdę Bombshell, jeszcze raz wam mówię, to jest totalny kot, to jest tak
piękny zapach. Jezu, nie mogę, bym się nie popsikała, ale kurde, na noc to nie będę się psikała. Taka mniejsza, wiecie ile, za ile była? 75 zł, a to za 90. Jeszcze była promocja, że 3 w cenie 1, także hit. A perfum kosztował coś około 200 zł, ale to tylko w ogóle kupowałam w innym terminie, także to w ogóle się nie liczy, tylko taką chciałam pokazać. Jeszcze mam taką z tych mniejszych i ona też kosztowała 75 zł. I też jest spoko. Także mam Tom Romantic, dalej mamy jeszcze nieotwartą Love Spell, fioletowa. Jak pachnie? O, to jest ta, co pachnie, jak ja to mówiłam z Michałem, gumą balonową taką. Ona pachnie, czekajcie, trzeba sobie jeszcze raz tak przykręcić, żeby... I... No taką, to chyba właśnie jest ta, co tak pachnie taką gumą balonową, taką brzoskwinią, no to ślicznie ona pachnie, naprawdę serio polecam, to jest taki niby słodki, ale taki niedrażniący zapach, także mega, mega polecam ten. I na koniec Velvet, co tu pisze? Velvet Petals, nie wiem jak to czytać, także nie będę. I ta jak pachnie? O, to jest taka... Taki bardzo zapach, taki neutralny, bardzo dużo kobiet go używa, taki naprawdę, cały czas mówię taki, ale serio taki, no taki neutralny, spoko bardzo. No także kupiłam sobie takie trzy mgiełki, muszę jeszcze je poukładać. W ogóle zamówiłam też jakby organizery do tej szuflady, do nowej toaletki i też będę z tego robiła film, wezmę tak na bok, bo tak dziwnie wygląda. Także piszcie koniecznie w komentarzu, dawajcie łapki w górę, jeżeli chcecie film na temat właśnie tych organizerów i układaniem tej toaletki, bo muszę właśnie nowe mgiełki tu poukładać i w ogóle. Kochani, jeszcze raz przepraszam Was, że ten film tak wyszedł, że było tyle o prawku, tyle o niczym, że była taka zmiana czasu, że nagrywałam tutaj o 14, to nagle 23, 22, ale strasznie się cieszę, że mam te prawko. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i że dacie mi ten tak troszeczkę parę dni się nacieszył, już się parę dni cieszę. Dopiero jestem świeżym, upieczonym kierowcą. Mam nadzieję, że po prostu zrozumiecie, ale oczywiście filmy będą regularnie, tego się nie bójcie, tylko po prostu ten był taki, że Was poinformowałam o tym, że mam prawko. Dziękuję kochani za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że on Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawicie łapkę w górę, bo to mnie mega, mega jara. Nie będę taką mała, po prostu lubię, jak mam dużo łapek w górę. Także co? Buziaczki, ja się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w jakimś takim lepiej zorganizowanym i takim, wiecie, porządniejszym odcinku, bo to był taki luźny vlog, także buziaki!